A więc na pewno grałeś kiedyś mecze 1 na 1. Być może jest nawet szansa, że wiesz, co to jest LNK. Tak czy siak w tym temacie był dość duży zastój, jeżeli chodzi o ostatnie lata. No, nie działo się tam praktycznie nic. I wreszcie mamy przełom. No ta mapa jak mapa ściągana jest z warsztatu, wygląda niepozornie. Wchodzimy w nią, no i nic szczególnego. Wybieramy broń, którą chcemy grać, po przeciwnej stronie są jakieś ustawienia. No i w sumie tu już się zaczyna być ciekawie. Mapa ta ma podobny system działania jak na przykład te w Minecrafcie. Otóż jest specjalny klucz, tak zwany seed, który podkładany jest do algorytmu i na podstawie wielu obliczeń tworzona jest przestrzeń do gry, czyli mapa. No wiadomo, jak chodzi o CS, no to coś takiego nie działa, tak? Mamy pewne mapy typu Mirage, Dust, Inferno, one się nie generują za każdym razem, już są trochę inne, tylko zawsze są takie same, dokładnie identyczne. To się tyczy zarówno oficjalnych map, typu właśnie Mirage, Inferno, Dust, ale też tych nieoficjalnych, tych z warsztatu, czyli właśnie takie, które są na arenkach i są one tworzone przez community. Jak przyjmuje sam właściciel tej to dokładnie mapy, jest około 3 miliony różnych wariacji, jak ta właśnie mapa może się stworzyć. I wiecie co, byłem przekonany, że ta różnorodność będzie polegała na tym, że mam mniej więcej 3 rozstawienia różnych przedmiotów, a losują się tylko i wyłącznie tekstury i tyle. Jak się okazuje, jest zupełnie przeciwnie, dostajemy naprawdę masę przeróżnych map. Grają się takie na blisko, na daleko, z wieloma poziomami, z jednym poziomem i to jest naprawdę coś. Kiedy pograłem na nie chwilę, zobaczyłem, że tutaj ta losowość jest naprawdę, naprawdę duża. I nie ma czegoś takiego, że jakieś wzorce czy jakieś tekstury mi się powtarzały. No nie. Oczywiście jakieś modele czy tekstury wzięte są żywcem z oficjalnych map, tak? Mam jakieś elementy Inferno, czasami elementy właśnie z Dusta i to widać. Ale to wpływa tylko i wyłącznie na to, jak to postrzegamy i to jest jak najbardziej spoko. Dzięki tym wszystkim procesom naprawdę taki pojedynek jeden na jeden staje się dość miarodajny. Otóż wiadomo, zawsze będzie ktoś lepszy na jednej mapie, zawsze ktoś ma będzie bardziej podchodziła temu drugiemu zawodnikowi i nigdy nie znajdziemy złotego środka. A tutaj, kiedy każdy pojedynek rozgrywany jest na innej mapie, wtedy możemy naprawdę poczuć prawdziwego skilla. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, prawie że 3 miliony możliwości. No kurde, ktoś by musiał spełnić naprawdę, no właśnie ile. No dobra, nudziłem się, żeby na każdej z osobna spędzić około 5 sekund potrzeba by 4100 godzin, czyli że jest to w dużym skrócie prawie że nierealne. Tym samym przekonałem cię chyba, że nie ma szans, że ktoś po prostu na tej mapie będzie lepszy albo gorszy. Po prostu tutaj liczy się tylko i wyłącznie skill. I teraz warto zastanowić się, co by było, gdyby taki to właśnie algorytm byłby zastosowany przy jakichś prawdziwych, oficjalnych mapach. Załóżmy dwa warianty. Pierwszy taki, że layout jest mniej więcej jakoś tam z góry narzucony, tak? Że mapa ma wyglądać mniej więcej w ten sposób, ale za każdym razem jakoś nam się tutaj losuje. Czy pojawia się to, czy pojawia się tamto, czy w tej odsłonie mamy coś takiego, czy tego też nie mamy. Dla przykładu na Daście dwójce czasami się generują te double doorsy, czasami nie, czasami tutaj mamy boxa, czasami nie, a czasami nie wiem, to przejście jest zamknięte, a to otwarcie. Wiecie, to może jakoś pokombinować. Otóż nieźle by to urozmaiciło, naprawdę, a dodatkowo wzbogaciło CS-a. O takie doświadczenie, które do tej pory nie mieliśmy. Chociaż w sumie czy o to chodzi? Prosi nie bez powodu spędzają kilkaset godzin na jednej mapie po to, żeby ją doszlifować, żeby wiedzieć o niej wszystko, tak? W takiej sytuacji, jak powiedziałem przed chwilą, nie wiadomo jakby latały smoki, czy nie wiadomo jakby jakieś taktyki można było zastosować. Przez co jednak, no, dużo ciężej byłoby się przygotować, a chyba na tym jednak polega rola trenera i właśnie do zawodników, żebyś przygotować na konkretne mapy. Drugi wariant jest taki, że mapa generuje się całkowicie losowo. Co tym idzie, nie ma określonych, gdzie są dokładnie spawny, gdzie są bombsite i tak dalej. Wiadomo, trzeba by zarzucić jakieś obostrzenia, że nie, że nagle terroryści spełnią się na bombsite, a CT mają daleko, daleko, tylko jednak jakieś widełki by trzeba było to narzucić. No szczerze wam powiem, że to jest takie trochę bez sensu, no bo tak na dobrą sprawę, gdzie tu jest taktyka? Tu jest totalna losowość. Nie wiadomo, gdzie się ktoś zespawnuje, nie wiadomo jak to sprawdzić i tak dalej. Stworzylibyśmy de facto całkowicie inną grę. Tworzyłby się taki mały Battle Royale. Trzeba mieć coś właśnie na taki kształt. I według mnie to nie ma najmniejszego sensu. Także co, ten pierwszy wariant jeszcze gdzieś tam się broni i według mnie dużo by odmienił CS-a. Naprawdę niesamowicie. Według mnie to jest wręcz pomysł na jakiś drugi osobny tryb. Pytanie w ogóle, czy nadaje się on dla prosów, a nie jest to po prostu coś luźnego, co ktoś za niedługo stworzy z warsztatu i będzie mógł sobie pograć kilka godzin i o nim zapomnieć.